Cześć moje aniołki, witam was ponownie, dla tych wszystkich, którzy nie oglądali tego filmiku. To jest sobota, kochani, ja jestem tutaj dla was w podziękowaniu, dziękuję. Skarby, tak, trzy opcje, każda talia jest cała, tak jakby dla ciebie, wybierz sobie, którą chcesz i zaczynamy. Następnym tematem jest ty, on, my, znaczy nie my, ty, ja, tylko wy. Dobra, ja zaczynam. Tutaj to są kamienie, żeby było romantycznie, może kiedyś będą połączone w całość, tak? Ja zacznę tasować, czy ono było przygotowane, no nie tylko przy was tutaj przetasuję, żeby było jasne, że na tym kanale się nie układa. Dobra, Kani, najpierw karta, która pokazuje, symbolizuje ciebie. Dobra, to jesteś ty. No nie, dosłownie. To jest on. I tu jest karta symbolizująca was. Wasza dwójka. Dobra, na początku, która mi się pokazuje, nie jest fajna, to może ja ominę w ogóle. Karta, która pokazuje ciebie, zobacz, to jest dwójka buław. No ja myślę sobie, że ty teraz jakby szukujesz jakiś plan. Rozglądasz się, no nie? Zastanawiasz się może, w którą stronę pójść. Jeżeli on tutaj, ta jednak cesarzowa, to jest jakaś baba i kochanka i boisz się, że ktoś jest, to nie dziwię ci się, kochana. Ja ci kibicuję i masz we mnie wsparcie, jeżeli tak było. Powiem ci, że tutaj ta karta, jeżeli pytamy o was, tak, to można pokazać, że powiedzieć, że ona się, ty, ona, że ty się zamknęłaś na okazywanie jakby jakiegokolwiek zainteresowania, żeby to szło dalej. W takim sensie. Może nie masz ochoty ani pokazywać tych uczuć. Może być, że nie masz odwagi nawet, żeby jej ujawnić. Może być tak. Tylko takie rozglądanie się i patrzenie z boku. Może on po prostu ma inną kobietę. Tak jakby, wiesz, może jesteście w dobrych relacjach, ale nie chcesz jakby pokazać, że go kochasz i powiedzieć. Może to w twoich wyobrażeniach ta kobieta istnieje. Może ona nie jest nikim ważnym dla niego. No, z twojej strony to powiem tak. Tak jakbyś postawiła, nie wiem, te dwa drzewa. To są jakieś między wami takie granice. To nie jest wszystko takie łatwe. Jest takie, czuję się tutaj na tej karcie takie oddalenie, no nie? Bo właściwie może ty nawet nie wiesz, czego chcesz do końca, za to, jak się rozglądasz. Może przemyśl, może to w ogóle nie jest dla ciebie taki istotny, jak mi się wydaje w tym momencie. Ponieważ wygląda, że ty wcale nie jesteś jakby do końca zdecydowana na tę relację. Może on jest bierny i za to, z tego powodu, tak? Tu on. On jak cesarzowa. Wow. No chyba, że to jest kobieta. To okej. No powiem ci, cesarzowa. Może być naprawdę dla niektórych, że on ma jakąś kochankę, kobietę inną, ponieważ zobaczcie, tutaj są takie lichy, no nie? Zobacz. Ja mówię trójka kielichów, przecież jest w tej karcie piątka kielichów. Zawsze muszę patrzeć, co tam pisze na dole, bo te karty z rysunkami, tyle tych talii jest, już ja nie wiem. Dobrze, kochani, to tutaj jest karta cesarzowej. To powiem ci, że mogło być tak, że on się oglądał z jakąś elegancką kobietą. Może w jego otoczeniu gdzieś jest jakaś zadbana, elegancka kobieta. Może on bardzo, dla niego bardzo ważny jest wygląd, no nie? Ładna twarz, ładne rysy, a tak naprawdę uczucia nie są takie bardzo ważne. Może tego tak postrzegasz i dlatego ci się wydaje, zastanawiasz, czy w ogóle jest sens z kimś takim być, takim wzrokowcem. No wiesz, cesarzowa to można powiedzieć, czasami lubi sobie poszaleć z kimś ładnym, tak? Ma władzę na pewno ta osoba. Ludzie podziwiają w jakiś sposób. Może kobiety, mężczyźni są wpatrzeni w nią. Może ona jest na stanowisku jakimś. W ogóle wzbudza zachwyt u ludzi, tak? Ta osoba. Wiesz co, powiem ci, że może być jakaś trudna tutaj miłość. Nawet z jednej strony. Może jak najbardziej być miłość platoniczna. Też tutaj widzę. Bo tutaj tak naprawdę ta osoba, którą pytasz, to jest, ona żyje świadomie, ona wszystko robi świadomie, to jest bardzo, bardzo silna osoba. I teraz tak się zastanawiam, dlaczego ta piątka kielichów między wami.
Czyżby było tak, że poddajesz się z jakiegoś powodu? Nie masz ochoty walczyć o to? Widzicie, że kielichy, te piątki są w ogóle, te karty są zawsze w tym, w tarocie bardzo takie, znaczy bardzo, no takie najbardziej smutne, no nie? Może tutaj w tej karcie wygląda, jakby ktoś odszedł? Nie widzisz sensu, tak jakby bez tej osoby? Lub nie chcesz zwrócić uwagę na inną osobę? Tylko tutaj akurat to kartę musimy czytać waszą dwójkę, wy. To powiem ci, jeżeli na waszą dwójkę tu jest taki rozpacz. No w ogóle na tej karcie jest rozpacz, ponieważ ona płacze. I może któryś z was któregoś zostawił, to będziemy w tę stronę patrzeć, tak? Ty zastanawiasz się, co dalej, ponieważ on może być jakimś bawim damkiem, tak? No i tutaj jest z dwóch stron zastanawianie się, czy on się zmieni. Czy on się zmieni, bo jeszcze jakby tam szansa jakaś jest, no nie? Może było jakieś porzucenie, rozstanie lub w ogóle do niczego nie doszło, ale to jakby nie było jeszcze końca, ponieważ te kielichy są pełne. Mimo że patrzymy na to już przez taki pryzmat, że nie wychodzi, ale ciągle z nadzieją, że może coś być tutaj. Tu jest dużo nadziei, kochani. Dobra, teraz zobaczmy skarby, ten drugi. Ty, on, wy. Prosiłabym kartę reprezentującą ciebie. Jego i was. Okay. Dobra. Karta reprezentująca. Gdzie ja te karty kładę? Karta reprezentująca ciebie. Siódemka monet. Kobieta, która, Boże, mówi: daj mi cierpliwość do tego faceta. Naprawdę, to tak jakby nie było. Czy ta kobieta tutaj jest zadowolona, ponieważ może w sposób sarkastyczny patrzysz na tę sytuację. W innych kartach to jest troszeczkę inaczej. Tak jakby, wiesz co, tutaj mi się wydaje, że się zatrzymałaś. No nie, tu była praca, ale tu, mimo wszystko na tej karcie też to wygląda, tak? Tu jest zatrzymanie się. I tak jakby, może są jakieś blokady, są jakieś przeszkody. To jest właśnie takie coś, tak jakbyś ty gdzieś podróżowała, tak? Właśnie w tej karcie. I to jest taka, można powiedzieć, jazda jakby autostopem, dosłownie w tej karcie. Ty tak się czujesz. Nie masz pojęcia dokładnie, kiedy ten pojazd, ten samochód, kiedy on przyjedzie. To jest właśnie taka niecierpliwość, ponieważ stoisz na tej ulicy i czekasz, aż to ci, ktoś cię gdzieś podwiezie, tak? Czekasz na niego, aż będziecie w tym związku. I to jest właśnie takie coś, że jakbyś nie wiedziała, kiedy on się pojawi w końcu, ten samochód na tej drodze, kiedy pojedziesz do tego Paryża. No właśnie, dlatego to jest tak jak zjazd autostopem w tej siódemce. I powiem tak, to jest może być albo bardzo obsesyjne czekanie na tą osobę, albo... możesz być tak, że się nie skupiasz, szczególnie w tej karcie, na czekaniu, tylko po prostu sobie żyjesz, tak? Ale czekasz. Właśnie. Zwróć uwagę, że i tak czekasz. Nieważne, czy ty obsesyjnie o nim myślisz, czy nie obsesyjnie, ale i tak na niego czekasz. Właśnie tu o to chodzi. To ma tak jakby dwa oblicza. W innym karcie to można powiedzieć obsesyjnie, ale tu jest pokazane po jej buzi, że raczej nie obsesyjnie, ale czekasz, nie dajesz szansy nikomu. Po prostu stoisz, czekasz, jakbyś wybrała, że akurat z nim chcesz, tak? Ponieważ on jest bardzo seksowny, no to już można przyznać mu. Król buław. Mężczyzna, który zapiera dech w piersi kobietom. Ognisty. Może naprawdę z ognistych znaków. To proste, bo jest idealny i wymarzony, jest przystojny, umięśniony i w ogóle jest sexy, ciacho, tak? No i nic dziwnego, że wpadł ci po prostu w oko. I nie dziwię ci, że na niego czekasz. Myślę, że on zdaje sobie sprawę, że jest dojrzały,
jest silny. Jest silny i psychicznie, i fizycznie. Ma wszystkie atrybuty. Jest przystojny. Kobiety go uwielbiają. No i z tego powodu czuje to siłę, władzę nad kobietami, tak? Patrzy zawsze prosto w oczy. On nie rozgląda się na boki, nie ucieka wzrokiem gdzieś. On patrzy prosto w oczy i powiem, że może cię to nie ośmielać. To może cię ośmielać. Gdy go widzisz, jego wzrok, to możesz chować gdzieś tam oczy po bokach, ponieważ on jest silny. On ma władzę w taki sposób, że jest bardzo przystojny i bardzo pewny siebie. Z tego powodu, że kobiety na niego zwracają uwagę. To dodaje mu tej pewności siebie. No ale tak, jeśli go już spotkałaś, tak? Na pewno on robi wszystko, żebyś nie znikła z jego horyzontu. Ja myślę, że to sprawia właśnie, że ty na niego czekasz. Wszystko w takim razie robi, żebyś ty po prostu nie odeszła. Właśnie, nie tylko jak wygląda, co sobą reprezentuje, ale może nawet z wnętrza coś pokazywać. Może nawet być szarmancki, abyś tylko czekała na niego. Właśnie. A kochani, co jest między wami? No i tutaj jest rycerz mieczy. Powiedzmy tak, czy ten rycerz mieczy ma symbolizować innego mężczyznę, który jest na przykład twoim partnerem, a król się pojawił jako ten potencjalny kandydat, a tak naprawdę masz kogoś? No właśnie tak się zastanawiam, czy to będą tylko rozmowy między wami, czy ten właśnie rycerz mieczy to jest naprawdę mężczyzna, który jest koło ciebie, ten twój mężczyzna. Ojejku. Kochani, jeżeli ten twój król buław jest tym drugim, tak, a rycerz mieczy jest tym twoim partnerem, to ja myślę, że ten król buław może obawiać się tego właśnie króla mieczy. Rycerza też, bo to jest rycerz. Króla miecza to jest rycerz właśnie. Ale mimo wszystko mieczy. On może się go obawiać. Co z tego, że tamten jest seksiak siłowni? Jak ten potrafi słowem zmiażdżyć, nic nie zostanie, okruszek. A może ten w ogóle, ten rycerz mieczy, to jest twój jakiś eks? I może on po prostu się obawia jakiegoś twojego eks? Ja tu bardzo czuję, że to jednak chodzi o jakąś osobę. Nie o jakieś tylko rozmowy, chociaż do tego też może troszeczkę sobie opowiemy to. Ale tu dla mnie, ja bym powiedziała, że tu chodzi jednak o osobę, który ten twój, którego myślisz teraz o nim, on się go po prostu w jakiś sposób obawia. Właśnie tego spotkania. Może obawia się, że po prostu on do ciebie kiedyś wróci. Może być tak, wiesz? Bo on jest taki gotowy jakby do czegoś. I on bardzo mi pokazuje tutaj mężczyznę. Nie pokazuje innych działań, jakichś rozmów. Tylko właśnie fizycznie, normalnie mężczyzna. I on może się po prostu obawiać to. I to jest między wami ta energia. Albo tych niedopowiedzeń, albo właśnie trzeciej osoby. A jeżeli trzeciej osoby, no to chyba to jest łatwe. Trzeba by było po prostu na kogoś się zdecydować. Albo na tego króla buław, albo po prostu na zostać przy tym. Bo ten rycerz mieczy, to jak najbardziej może być albo nowy, albo ten aktualnie, który przy tobie jest. Który krąży gdzieś tam. Ale jeżeli tamten będzie w obawie przed tym, to tak jakby nic z tego wydaje mi się, że nie będzie, ponieważ no nie może ktoś być jakby między wami, tak? No nie może, tu nie ma jakby racji bytu taka znajomość, ponieważ jakby w relacji powinny być dwie osoby, nie trzy. No właśnie. No chyba, że potrzebujecie porozmawiać o tym. Ty potrzebujesz porozmawiać i to właśnie o to chodzi w tym rycerzu mieczy. Że ktoś jest gotowy przeprowadzić jakąś właśnie taką rozmowę, że decydujesz się albo nie, bo nie będę na ciebie wiecznie czekać. Bo też może tak być, ponieważ jest oczekiwanie. No tu jest taka, powiem ci, że trzeba dużo o tym myśleć. Ostatnim. Zobaczmy. Ty, on, wy.
ty, on, wy. No i tak, kochani. Pierwsza karta to będzie reprezentująca ciebie. O, to kobieta, która jedzie, jak listonosz na koniu. On. Dobra, druga karta, on. O, to musi być za fajnie już. Dobra, wchodzi. Boże, bo tak posadzam, że to jest, nie mogę tego wsadzić, tych kart. Dobra, i trzecia reprezentująca waszą dwójkę. Tylko te karty gdzieś położę. Okej. Okay. Samka było. Ja myślę, że tu będzie ruch. Tu, o, tutaj będzie fajnie. Tu już mi tutaj tak się pokazuje, kochani. Ponieważ jakby nie było, no ty chcesz jakieś wiadomości. Myślę, że to wiadomość jest twoja. Twoja do niego. Na pewno coś tutaj zakomunikujesz jemu, ponieważ jest ósemka, była między wami. Tu się szybko, kochani, potoczy. Tu nie będzie takiego ślamazarstwa jak poprzednio w tamtej. Tu widzisz gotowy, tak? Gotowy. Konkretna osoba. Ty, sorry, ja tylko o tobie mówię. Właśnie. O tak. Może z tobą tam niekoniecznie rozpamiętywać, rozważać wszystkie tam strony związku, no nie? Ale ty jesteś konkretna. Ty jak coś chcesz, to po prostu wiesz, czego chcesz i nie będziesz tam z czymś zwlekać, ani ktoś nie będzie ci tam obkręcał wokół palca i tam bajek mówił i to będzie takie piękne, że ty będziesz na niego czekała 10 lat. Nie. Tu jesteś konkretna osoba, która po prostu wie, jak i co chce osiągnąć. Nie będziesz płynęła w tej rozmowie i on ci będzie tam zamydlał oczy, a ty będziesz na niego wpatrzona jak w obrazek. Nie. Tu są konkretne i bardzo dobrze. Ile można czekać? Uważam, że wiesz, czego chcesz i jesteś cierpliwa, oczywiście jesteś cierpliwa, ale jeżeli widzisz, że nie ma coś sensu, to nie będziesz przy tym trwała, tak jak właśnie w tamtej karcie, wiesz, w tych denarach w siódemce. Tutaj jest właśnie taki mądra cierpliwość, taka do pewnego jakby momentu z twojej strony i ty już jesteś gotowa właśnie coś, żeby się zadziało z twojej strony. Dwójka kielichów. Dwójka kielichów to jest on. On jest, kochana, gotowy właśnie, żeby stworzyć związek. Był sam do tej pory. Prawdopodobnie był sam, bo wcześniej to jest as kielichów, tak? Potencjał. To był między wami potencjał. Teraz już jest dwójka kielichów. To on sobie zdaje sprawę, że znalazł w tobie osobę warto, aby przejść z nią przez może resztę życia, przez jakąś część tej drogi, tak? I otwiera serce na ciebie. Właśnie. Zobaczył czułość w twoich oczach, tą pewność, że chcesz być w związku i on w ten sposób otworzył serce. I teraz nie może o tobie zapomnieć w żaden sposób, obojętnie co by w jego życiu się działo, ja tu nie widzę innych osób, ale wie, czego pragnie i on chce zaspokoić te pragnienia. A może tylko zaspokoić właśnie przez to, że się spotka z tobą. Zobacz, jak tutaj te piękne łabędzie, dziobek w dziobek, tak? Może być tak, że tęskni. Jeżeli nie jesteście blisko, to na pewno tęskni. Na pewno jego dusza woła ciebie, przywołuje, tak? Może być tak, że rozum mówi coś innego. Na przykład mówi nie, nie, bo to nie dla ciebie, ale serce krzyczy, kochanie. Właśnie. No a co jest między wami? Między wami super. Wszystko się potoczy bardzo, bardzo szybko. Tutaj akurat nie wiem, czy będzie dla wszystkich, ale dla tych, co ma być, to jest szybko się potoczy. Jak buławy puścisz, to one pędzą i nikt ich nie zatrzyma. Tu będzie działo się bardzo szybko. Ty jesteś zdecydowana, on jest zdecydowany, tu nie ma innej opcji, nie ma innych przeszkód. Jakie przeszkody? Przeszkody można zwalczyć, tak? Nie patrzysz nawet ani on, ani ty, ponieważ to wasza wspólna karta. Wy patrzycie tylko, jaki jest cel. Bardzo ładnie. On jest zdecydowany, ty jesteś zdecydowana. Macie cel w miłości. Romans będzie miłość gwałtowna, namiętna, będzie pięknie. Cudownie, kochani. Bardzo ładny trzeci rozkład. Idę wygrać filmik, no dać kamerę, jeszcze do was przyjdę. Całuski, pa.